Każdy dzisiaj fotografuje, każdy z nas ma jakieś urządzenie nagrywające, fotografujące. Natomiast wydaje mi się, że jest różnica pomiędzy możliwością fotografowania, a konstruowaniem pewnego rodzaju wypowiedzi fotograficznej, którą jest właśnie wystawa Karoliny Wojtas, więc w moim przekonaniu nie każdy jest w stanie jakby przygotować taką wypowiedź, taką złożoną wypowiedź, którą jest właśnie albo publikacja fotograficzna, albo wystawa. Natomiast wierzę, że każdy z nas może sobie coś tutaj, niezależnie od tego, czy jesteśmy profesjonalnymi fotografkami, czy fotografami, czy zajmujemy się fotografią bardziej hobbystycznie. Myślę, że na tego typu wystawie każdy z nas może coś dla siebie znaleźć i może rozumieć tą wystawę po swojemu. Akurat w przypadku wystawy Karoliny Wojtas ta wypowiedź jest tak złożona, wielopoziomowa i zabawna w wielu, albo angażująca w wielu momentach, że myślę, że tutaj niezależnie od tego, na jakim poziomie relacji jesteśmy z tą fotografią, to coś dla siebie możemy tutaj na pewno znaleźć i zaangażować się w tą wystawę. Myślę, że w dużej mierze teraz właśnie technologia pozwala nam właśnie przesunąć się z tego warsztatu, który gdzieś tam samoczynnie się dzieje ze względu na postęp technologiczny. Natomiast właśnie znalezienie się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, ale przede wszystkim jakby ta świadomość tego, co chce się tą fotografią opowiedzieć. To jest w moim przekonaniu kluczowe do tego, żeby ta fotografia stała się po prostu interesująca dla innych. Więc kiedy artystka bądź artysta, który posługuje się fotografią i zresztą nie tylko fotografią, bo to dotyczy się w zasadzie wszystkich mediów, wie, co chce zakomunikować właśnie tymi swoimi pracami, no wtedy się właśnie rodzi ta relacja pomiędzy odbiorcą a twórcą. Po prostu wspólne zainteresowanie pewnym problemem. Ale też jakaś taka podziw dla samej fotografii, a myślę, że na tej wystawie tego nie brakuje, ponieważ jest bardzo różnorodnie, jest bardzo kolorowo, jest też bardzo interdyscyplinarnie, więc to jest wszystko super fascynujące z takiego nie tylko plastycznego punktu widzenia, ale to jest jakby bardzo ciekawe, jakby co artystka chce nam tutaj zakomunikować, a ta wypowiedź jest bardzo, bardzo złożona. Artystką jest Karolina Wojtas, która jest fotografką, ale właściwie też tak naprawdę wchodzi w przestrzeń sztuk wizualnych. Wystawa nosi tytuł Wystawa Przedśmiertna. Jak się ma 27 lat, można sobie na taki żart pozwolić, ale tak naprawdę ten żart wziął się też stąd, że to jest pierwsza taka duża prezentacja Karoliny. Ona do tej pory, wystaw już miała sporo, do tej pory te wystawy robiła przede wszystkim prezentując pojedyncze cykle, jakby pojedyncze instalacje wokół cykli fotograficznych. Natomiast tutaj zdecydowałyśmy się zaprosić ją w ramach Opolskiego Festiwalu Fotografii na taką prezentację bardziej obszerną i Karolina, jak usłyszała, że ma zrobić taką dużą, w dużych przestrzeniach pierwszą swoją wystawę, to stwierdziła, że to już będzie pora umierać potem i stąd się ten żart o wystawie przedśmiertnej zrodził i postanowiłyśmy go zachować.